Państwu. Witam na kolejnym wykładzie organizowanym przez Gdyńskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Serca Sercom przy współpartnerstwie Centrum Aktywności Seniora w Gdyni oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykłady są finansowane przez firmę Pfizer Polska, która jest producentem wielu leków kardiologicznych. Dzisiejszym tematem będzie wpływ aktywności fizycznej na mózg i serce. Zaczniemy od tego, że takim jakby hasłem przewodnim dzisiejszego wykładu chciałabym, żeby było, że trzeba żyć tak, żeby zamiast dodawać lat życiu, latom dodawać życia, czyli żeby żyć bardziej intensywnie i żeby to życie było ciekawsze. Dlaczego mówimy o wpływie aktywności fizycznej na mózg i serce? Dlatego, że jak Państwo widzą, główny problem XXI wieku, czyli miażdżyca, jest powodowana przez wiele czynników i między innymi przez podwyższony poziom cholesterolu, nadciśnienie tętnicze, o którym mówiliśmy już, otyłość, stres, depresję, złe odżywianie, cukrzycę, palenie tytoniu, ale również przez brak aktywności fizycznej. Chciałabym zacząć od definicji zdrowia. Według WHO zdrowie to stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagania. I dołączono do tego również prowadzenie produktywnego życia społecznego, ekonomicznego, a także wymiar duchowy. I tutaj podkreśliłam to dobre samopoczucie fizyczne i z tym się wiąże właśnie nasza aktywność fizyczna. Czyli nasza aktywność fizyczna i nasze samopoczucie fizyczne jest częścią składową dobrego zdrowia. W ostatnich latach zmieniła się piramida zdrowego żywienia. Kilkakrotnie były zmiany dotyczące ilości spożycia białek, węglowodanów, tłuszczy. Będziemy o tym mówili na ostatnim wykładzie, kiedy będziemy mówili o diecie. Natomiast dzisiaj chciałabym tylko pokazać, że zmieniła się ta piramida w ten sposób, że na dole pojawiła się jedna dodatkowa u podstawy, najważniejsza rubryka. I podstawę tej piramidy stanowi sport czy aktywność fizyczna. Tutaj podano, żeby codziennie uprawiać 30 minut aktywności fizycznej. Potem powiem o tych zaleceniach, jakie obecnie są co do uprawiania sportu czy aktywności fizycznej codziennej, ale wydaje się, że jest to minimalny wymiar, który daje korzyści, który jest potrzebny po to, żeby zdrowo żyć. Zaczniemy od definicji aktywności fizycznej. Brzmi ona troszkę naukowo i wygląda, że jest trochę zapętlona i zakręcona, ale ja postaram się ją wytłumaczyć. Uważa się, że aktywność fizyczna to dowolna forma ruchu ciała spowodowana skurczami mięśni, przy których wydatek energii przekracza poziom energii spoczynkowej. Energia spoczynkowa jest wtedy, kiedy mięśnie w ogóle się nie ruszają, kiedy są napięte, chociaż wtedy też, kiedy są napięte, pojawia się pewna energia. Jeżeli wykonamy jakikolwiek ruch, to wtedy jest to już wydatek energetyczny. Czyli wszystkie czynności, każda aktywność związana bądź z rekreacją, taką jak aktywność fizyczna sportowa lub taniec, zawodowe uprawianie sportu, aktywność fizyczna w domu. Większość osób zapomina, że panie, które prowadzą dom, sprzątają, zmywają, piorą, gotują, chodzą na spacery z psem lub z wnukami, to uprawiają aktywność fizyczną na poziomie średnio intensywnym, w zależności od tego, co robią. I jeżeli nawet dodatkowo nie uprawiają żadnego sportu, to jest to wystarczająca aktywność, żeby zmniejszyć czynnik ryzyka choroby wieńcowej czy chorób układu krążenia. Następnie aktywność fizyczna związana z transportem, czyli jazda autobusem, marsz po zakupy, wchodzenie po schodach, schodzenie ze schodów, chodzenie na spacery, chodzenie w góry. Także to wszystko to jest aktywność fizyczna. Dlaczego o tej aktywności tak dużo mówimy, szczególnie do Państwa? Dlatego, że seniorzy mają
często duże problemy z układem ruchu i z aktywnością fizyczną spowodowaną przez różne czynniki. I tutaj te czynniki są wymienione, one wzajemnie na siebie wpływają. Pierwszym jest wiek, następnie pogorszenie funkcji poznawczych, które nasilają się z zaawansowaniem wieku, różnie u różnych osób, niekoniecznie jest to związane z wiekiem metrykalnym, często z wiekiem biologicznym. Niedożywienie, do którego dochodzi osób w starszym wieku, obniżony nastrój, tendencje do depresji, wielochorobowość, czyli chorowanie na wiele różnych schorzeń, nadciśnienie, cukrzyca, choroba wieńcowa, stan po udarze mózgu, do tego jeszcze dna moczanowa, hiperlipidemia, choroby nerek, niewydolność nerek. To wszystko wpływa na to, że ta sprawność jest z wiekiem coraz gorsza. Następnie spowolnienie chodu, które wynika też z pewnej fizjologii człowieka. W miarę starzenia się chodzimy wolniej i ten chód jest mniej sprężysty ze względu na to, że mamy obniżenie siły i mocy mięśni, że mamy zachwianie równowagi, częściej się kołyszemy przy chodzeniu. Niektóre leki wpływają na pogorszenie naszej sprawności. Mała aktywność fizyczna, czyli mała aktywność ruchowa w ciągu dnia. Niedokrwistość, która powoduje, że jesteśmy słabsi, trudniej nam się chodzi, mamy zadyszkę przy wchodzeniu pod górkę. Choroby serca, które też powodują podobne objawy, kołatania serca przy większym wysiłku, ból w klatce, duszność, udar mózgu, który powoduje specyficzną niepełnosprawność, ponieważ często po udarze mózgu dochodzi do niedowładów i to powoduje niepełnosprawność, którą jeżeli pacjenci są prawidłowo rehabilitowani, częściowo udaje się opanować i zmniejszyć. Choroba zwyrodnieniowa stawów, czyli powoduje ograniczenie zdolności do poruszania się i w ten sposób ogranicza naszą aktywność. Niedobór witaminy D3, ponieważ ostatnio, w ostatnich latach mówi się bardzo dużo o witaminie D3, więc witamina D3 wpływa nie tylko na uwapnienie kości, ale również wpływa na wzmocnienie mięśni i na poprawę funkcjonowania całego aparatu mięśniowo-więzadłowego. Pokazywano na kongresach i zjazdach takie zdjęcia pacjentki, która po 80 roku życia miała złamanie szyjki kości udowej, zrobione zespolenie, po czym znowu za jakiś czas, w ciągu tam pół roku, drugi raz się przewróciła i kolejne zespolenie, złamane to stalowe, metalowe zespolenie. I dopiero za trzecim razem ktoś włączył jej witaminę D3 i się okazało, że to pomogło, bo wzmocniło mięśnie, po prostu zlikwidowało przyczynę, z powodu której ta kobieta się przewracała, bo się nie przewracała tylko z powodu, to nie było z powodu zawrotów głowy czy innych schorzeń, tylko po prostu z powodu osłabienia mięśni. Dlatego należy o tym wszystkim pamiętać. Lęk przed upadkiem często ogranicza naszą aktywność. Część osób, które kiedyś się przewróciły albo miały taką przygodę i powikłaną różnymi problemami, boi się chodzić, żeby się nie przewrócić, w związku z tym to powoduje również zmniejszenie naszej aktywności, niepełnosprawność, konieczność opierania się na kimś drugim oraz upadki. Też kiedyś przebyty upadek powoduje, że trudniej nam jest chodzić, bo mamy najczęściej jakiś uraz i ograniczenie ruchomości. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w starszym wieku, tak jak mówiłam, następuje spadek siły mięśniowej, spowolnienie, upośledzenie koordynacji i równowagi, co prowadzi do pogorszenia zdolności ruchowych, a to powoduje właśnie poczucie osłabienia, zmniejszenie wytrzymałości, trudność w kontynuowaniu dłużej trwającej aktywności fizycznej, bo te mięśnie są słabsze, trudności przy wchodzeniu po schodach, przy wstawaniu z krzesła. To powoduje, że krzesło czasami się przewróci i przewracamy się na podłogę i doznajemy jakiegoś urazu. A przez to, że nie potrafimy zareagować, mamy mniejszy refleks, dochodzić może do innych urazów i to powoduje, że ta sprawność na dłuższy czas jest zaburzona. Zaburzenia równowagi spowodowane innymi chorobami, na przykład nadciśnieniem tętniczym, czy schorzeniami błędnika, czy też zaburzeniami ukrwienia mózgu, czy spadkami ciśnień. I to powoduje upadki w czasie prostych czynności. Niebezpieczeństwo upadków jest właśnie tym większe u starszych osób, że nie potrafią upadać tak, żeby sobie nic nie zrobić. Nie potrafią zabezpieczyć się przed urazem i często dochodzi do poważnych urazów, mimo że upadek wydaje się banalny. Dochodzi do złamania szyjki kości udowej, które wiąże się z wielotygodniowym unieruchomieniem i rehabilitacją. Korzystne zmiany w układzie hemostazy, czyli działanie antyagregacyjne i fibrinolityczne, czyli przeciwzakrzepowe. Z tego powodu
Pacjenci dostają aspirynę jako lek przeciwzakrzepowy, żeby zmniejszyć lepkość krwi i poprawić krążenie. Aktywność fizyczna powoduje, że ten przepływ jest większy, w związku z tym jest mniejsza skłonność do zakrzepów i zatorów. Dlatego uważa się, że taką aktywność powinniśmy prowadzić. Stabilizacja i korzystna modyfikacja lipidogramu, czyli wzrost stężenia frakcji HDL-u, czyli dobrego cholesterolu. To jest błąd, bo powinien być spadek stężenia trójglicerydów, obniżenie poziomu cholesterolu całkowitego i frakcji LDL, czyli tak zwanego złego cholesterolu, czyli poprawa lipidogramu, wpływ na utrzymanie prawidłowej masy ciała i zawartości tkanki tłuszczowej, utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy we krwi, tak jak mówiłam, poprzez to, że zwiększa się ilość receptorów dla glukozy w czasie wysiłku i zmniejsza się insulinooporność, obniża się poziom lęku i głębokość stanów depresyjnych właśnie poprzez m.in. wytwarzanie endorfin. Wysiłek fizyczny powoduje, że zwiększa się wydzielanie tlenku azotu, który obniża, rozszerza naczynia, obniża ciśnienie tętnicze i zwiększa się wydzielanie endorfin, czyli tych hormonów szczęścia, które powodują lepsze samopoczucie, poprawę odporności, poprawę koncentracji. Endorfiny również się wytwarzają na przykład przy spożyciu czekolady. Dlatego po wysiłku fizycznym można zażyć jeszcze dodatkowo kostkę czekolady. I tak jak poprzednio pokazywałam, wpływ tutaj na tym rysunku jest wpływ aktywności wynikającej z uprawiania aktywności fizycznej regularnej na różne narządy. Mam też, że nawet większa pojemność płuc 7 litrów może wzrosnąć do tam pisze 120 litrów, ale pewnie tak dużo może nie, ale na pewno pojemność może się znacznie poprawić. Lepsze ukrwienie mózgu, lepsze ukrwienie serca, skóra, spowolnienie procesu starzenia, kości bardziej elastyczne, stawy. Zdolność do poruszania się jest przyjemniejsza i lżejsza. Najbardziej fizjologiczną aktywnością fizyczną jest marsz. Jak się człowiek rodzi, to stopniowo zaczyna się pojawiać coraz większy zakres ruchu. Najpierw próbuje siadać, potem zaczyna raczkować, a potem zaczyna wstawać, a potem zaczyna chodzić. I to chodzenie to jest nasza najbardziej fizjologiczna zdolność, potrzeba. W związku z tym powinniśmy przynajmniej robić dziennie 2,5 tysiąca do 5 tysięcy kroków. Niektórym się wydaje, że to nie jest tak dużo, ale jak ci, którzy próbują sobie krokomierze przyczepić i pochodzić, to się okazuje, że trochę trzeba się nachodzić, żeby te 5 tysięcy kroków zrobić. Ale myślę, że to jest taka ilość, którą każdy z nas kiedyś powinien spróbować, ile to jest tak naprawdę. I tak jak mówiłam wcześniej, że istnieją dowody na to, że każdy, kto zwiększy poziom własnej aktywności fizycznej, nawet po długich okresach bezczynności, może osiągnąć korzyści zdrowotne bez względu na wiek. Czyli nigdy nie jest za późno, aby zacząć. I to jest piramida aktywności fizycznej, oparta podobnie jak na takiej piramidzie, jak piramida zdrowego żywienia, czyli więcej spacerów, chodzenia po schodach zamiast windy, chodzenia pieszo do celu, czyli jeżeli jedziemy załatwić jakieś sprawy, staramy się chodzić pieszo. Następnie 3 do 5 razy w tygodniu sport, narty, rower, bieganie, pływanie, taniec, koszykówka, piłka nożna, tenis, co kto lubi. Większy siłowy wysiłek 2-3 razy w tygodniu. I rozciąganie, czyli joga, rozciąganie, gimnastyka, bądź siłownia, brzuszki, budowanie masy mięśniowej, jeżeli panowie chcą zaimponować paniom. I ograniczyć do minimum telewizję, komputer i siedzenie. To jest w wersji kolorowej. Otóż zalecenia aktywności fizycznej osób starszych opierają się na takich trzech zasadach. Akceptowalna, bezpieczna, skuteczna, co w skrócie się nazywa ABS. Akceptowalna, czyli musi to być wysiłek dynamiczny, oparty na naturalnych, prostych, powtarzalnych, cyklicznych ruchach, takich jak marsz, marszobieg, bieg, pływanie, pasłowanie czy jazda na rowerze. Bezpieczna, czyli wynikająca ze stanu zdrowia, obciążeń, schorzeniami, które mogą być przeciwwskazane do wykonywania wysiłków fizycznych. Oraz skuteczna, czyli musi być właściwie dobrana indywidualnie do danego człowieka. Aktywność ruchowa jest ważna, ponieważ działa tak jak niektóre wymienione leki. Pobudza krążenie, więc zabezpiecza przed występowaniem zakrzepów w naczyniach, tak jak mówiliśmy, zmniejsza zdolność do wykrzepiania w naczyniach, czyli działa podobnie jak aspiryna. Uprawiana regularnie
jest taka, jak działa jak beta-bloker, ponieważ prowadzi do zwolnienia akcji serca i tym samym ogranicza zużycie tlenu. Systematycznie wykonywane ćwiczenia obniżają poziom ciśnienia, czyli działają tak jak leki obniżające ciśnienie, czyli inhibitory konwertazy na przykład, czyli leki stosowane u pacjentów po zawale. Aktywność fizyczna zwiększa ilość receptorów dla cholesterolu, tym samym poprawia profil lipidowy, czyli działa jak statyna, lek obniżający poziom cholesterolu. Dodatkowo wysiłek stymuluje wydzielanie endorfin, czyli poprawia nastrój, czyli zmniejsza depresję. W związku z tym stosowanie aktywności fizycznej wspomaga leczenie farmakologiczne i pozwala na profilaktykę choroby wieńcowej. I tak jak już w XVI wieku powiedział dr Wojciech Oczko, lekarz królów polskich Zygmunta Augusta, Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy, że ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy żaden lek nie zastąpi ruchu. I dlatego mówimy, że aktywność fizyczna jest taka ważna. Co zrobić, aby jak najdłużej czuć się młodym i zdrowym? Trzeba postawić przede wszystkim na ruch. Systematyczna dbałość o kondycję zwiększa ryzyko szans na długowieczność, powoduje wzrost zasobów posiadanej energii i pozwala na spowolnienie tempa starzenia się organizmu. Codziennie powinniśmy wykonywać 15-minutową gimnastykę poranną oraz uprawiać aktywność fizyczną 3 do 5 razy w tygodniu, 30 do 45 minut. Chodzi o to, żeby ta aktywność fizyczna była taka, że w czasie jej uprawiania nie powinniśmy przekraczać tak zwanego tętna submaksymalnego. To tętno można obliczyć w ten sposób, że 220 minus wiek i z tego 75% to jest tętno submaksymalne. Najbardziej wskazany jest taki trening interwałowy, czyli uprawiamy jakiś wysiłek fizyczny, osiągamy tętno submaksymalne, robimy przerwę, 2-3 minuty, tętno wróci do poziomu spoczynkowego i znowu zaczynamy uprawiać następną aktywność fizyczną. Chodzi o to, żeby nie przekraczać tych wartości, ponieważ osiągnięcie tętna przy wartościach maksymalnych może prowadzić do wystąpienia objawu ze strony układu krążenia. Całkowicie bezpieczne jest właśnie nieprzekraczanie tego tętna submaksymalnego. Ważna jest też kolejność wykonywania ćwiczeń. Czasami się zdarza, że słyszymy od kogoś, że ktoś widział, że tam ktoś biega, albo że jest półmaraton, to on też spróbuje. Niestety nie da się tak, nie uprawiając żadnej aktywności fizycznej, nie ćwicząc wcześniej, brać udziału w jakichś zawodach czy w dłuższym biegu. Zawsze każda aktywność fizyczna, każde ćwiczenia powinny być poprzedzone krótkotrwałą rozgrzewką, następnie ćwiczeniami rozciągającymi, potem powinny być ćwiczenia wytrzymałościowe, takie jak na przykład aerobik, pływanie, bieganie czy jazda na rowerze. I następnie mogą być ćwiczenia wzmacniające pracę mięśni z obciążeniem, czyli na przykład ćwiczenia na siłowni. I zakończone powinno być ćwiczeniami rozciągającymi, a najlepiej jeszcze, żeby były na końcu ćwiczenia oddechowe. To rodzaj ćwiczeń rozciągających i oddechowych. Ważne jest to, żeby przy ćwiczeniach prawidłowo oddychać. Nie można robić ćwiczeń na bezdechu. I jeżeli będziemy zatrzymywać oddech, to wtedy dochodzi do zwiększonej przemiany beztlenowej w organizmie i większego obciążenia serca. Chciałam powiedzieć kilka słów o takiej aktywności jak chodzenie z kijkami, czyli nazywa się Nordic Walking. Chodzenie z kijkami przyszło do nas ze Skandynawii. Jest to o tyle ciekawe, że okazuje się, że chodzenie z kijkami powoduje, że mamy zwiększoną aktywność fizyczną w stosunku do zwykłego marszu, dlatego że pracują również mięśnie górnej części ciała, nie tylko obręcz biodrowa i kończyny dolne, ale również obręcz barkowa, szyja, mięśnie grzbietu. Jest to najbardziej uogólniony trening i najbardziej uogólniony wysiłek fizyczny. Nasza znakomita narciarka Justyna Kowalczyk również, przygotowując się do zawodów, biegała z kijami. Oprócz tego jeszcze, że chodziła z kijkami, to jeszcze ciągnęła ze sobą opony ciężkie, żeby wzmocnić tą wytrzymałość, ale jest to najczęściej stosowany trening u zawodników, którzy wymagają takiego ogólnoustrojowego wyćwiczenia i aktywności wszystkich mięśni.
Poleca się go osobom w każdym wieku, dlatego że po pierwsze można go uprawiać praktycznie biorąc wszędzie, przez cały rok, ponieważ można wybrać sobie dowolne miejsce, czy w górach, nad morzem, w parku. Niektórzy mówią, że jak wyjechali w góry na narty, to mimo że nie było może warunków do uprawiania narciarstwa, to spotykali bardzo dużo seniorów, którzy chodzili z kijkami. W śniegu, przy mrozie, to niczemu nie przeszkadza. Jest to trening wytrzymałościowy, który uprawiany regularnie i właściwie dozowany powoduje, że poprawia krążenie obwodowe, funkcje mięśni szkieletowych, wpływa na układ oddechowy poprzez wzmacnianie mięśni oddechowych, na autonomiczny układ nerwowy, funkcję śródbłonka i prawidłową modulację procesu zapalnego, czyli obniża możliwość wystąpienia procesu zapalnego w organizmie. Korzyści, jakie tutaj mamy z tego powodu, że uprawiamy Nordic Walking, to przede wszystkim to, że 90% naszych mięśni bierze udział w tej aktywności. Zużywamy 350-400 kcal na godzinę, gdy zwykły marsz zabiera tylko 280 kcal. Dodatkowo, tak jak mówiłam, pracują mięśnie obręczy barkowej, pleców, szyi. Zwiększa się ruchomość szyi, kręgosłupa. Ciężar ciała przenoszony jest na obręcz barkową, co odciąża kręgosłup, stawy biodrowe i stawy kolanowe. Często osób, które mają kłopoty z kolanami bądź stawami biodrowymi, jest to jak najbardziej wskazane. Poprawia się stabilność chodu, ponieważ kijki stanowią dodatkowy punkt podparcia. Ważne też jest to, że ważna jest technika chodzenia z kijkami. Mam nadzieję, że uda nam się kiedyś o tym powiedzieć, jak powinniśmy chodzić z kijkami. Nie powinniśmy chodzić z kijkami jak zamiast laski, czyli podpierać się do przodu, tylko kijki są po to, żeby zwiększyć dynamikę chodu. Po prostu pozwalają nam się odbić od podłoża, wydłużają krok, dzięki temu chodzimy dlatego szybciej i mamy odciążone stawy kolanowe, biodrowe, ponieważ część tego wysiłku przekładana jest na barki i na ręce, na ramiona. Osoby starsze i pacjenci z zaburzeniami równowagi mają poczucie bezpieczeństwa. Właśnie dzięki kijkom mamy tą stabilność, ponieważ szeroko rozstawione kijki powodują, że możemy się podeprzeć i poprawia się szybkość chodu, tak jak mówiłam, ponieważ zwiększa się jakby sprężystość. Nordic walking również wpływa na to, że mamy korzyści przy stosowaniu w chorobach przewlekłych. Już się stosuje w tej chwili treningi Nordic walking w niektórych klinikach dla pacjentów z przewlekłą chorobą wieńcową, przede wszystkim z niewydolnością krążenia. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że pacjenci z niewydolnością krążenia borykają się przede wszystkim z zaburzeniami wydolności oddychania, z pojawieniem się obrzęków kończyn dolnych i dzięki takim treningom z kijkami poprawia się ta wydolność. Chodzi o to, że poprawia się dystans, jaki ci pacjenci mogą przejść w tym samym czasie i poprawia się ich komfort życia, dlatego że łatwiej jest oddychać, nie zbiera się woda w postaci obrzęków kończyn dolnych, w związku z tym odnoszą z tego naprawdę duże korzyści. Miażdżyca tętnic kończyn dolnych. Jak Państwo zapytacie chirurga naczyniowego, w przypadku gdy się pojawią objawy chromania przystankowego, czyli konieczności przystawania z powodu miażdżycy tętnic kończyn dolnych, Panie doktorze, i co dalej, to pierwszym zaleceniem jest zalecenie rzucenia palenia, a drugim zwiększenie ilości chodzenia. Dlatego, że uważa się, że dopiero wtedy, kiedy się pojawiają spoczynkowe bóle, dopiero jest wskazanie do zabiegu operacyjnego, dlatego że zrobienie bypassów w naczyniach, które i tak są zwężone, wcześniej czy później spowodują, że dojdzie znowu do pogorszenia. W związku z tym zwiększamy aktywność fizyczną, żeby poprawić przepływ w kończynach dolnych i w ten sposób je udrożnić, zmniejszyć zdolność do zakrzepów i poprawić krążenie. Często ci pacjenci, którzy nie mogli przejść 50 metrów po takim treningu, potrafią przejść kilkaset metrów i zdecydowanie rzadziej występują bóle. Przewlekła obturacyjna choroba płuc ulega poprawie ze względu na to, że dochodzi do poprawy wydolności mięśni oddechowych. Następnie w cukrzycy ze względu na obniżenie poziomu cukru, choroba Parkinsona, fibromialgie, to są choroby tkanki mięśni, zespoły bólowe szyi i zespoły bólowe okolic skrzyżowo-lędźwiowych, właśnie po to, z tego powodu, że używamy tych mięśni przy tej aktywności fizycznej. Pozwoliłam sobie pokazać Państwu taką 10 rad dla seniorów, to się tak nazywa i nazwana jest to aktywność jako synonim tego.
Aktywność, czyli A, ambitne i atrakcyjne plany, czyli trzeba mieć marzenia, zmieniać je na kolejne plany, realizować je konsekwentnie i z energią. Po to, żeby mieć tę energię, to trzeba uprawiać aktywność fizyczną. Kreatywność na co dzień, nie ograniczać siebie, nie pozwalać na to innym, stawiać przed sobą nowe cele i zadania. Towarzyskość, czyli spotkania towarzyskie, nie zamykanie się w czterech ścianach, uczestniczenie w spotkaniach z innymi osobami, wychodzenie do nich na zewnątrz. Joga, czyli medytacje, chwila dla siebie, rozluźnienie swojego ciała, uspokojenie tego galopującego na zewnątrz życia, żeby się wyłączyć. Między innymi joga pozwala na to, żeby się wyłączyć z tego całego zgiełku, który nas naokoło otacza. Wnuki, czyli spełnianie roli dziadka, babci, żeby czas spełniony z wnukami był czasem wspólnej radości i pozwolił na powrót do swoich dziecięcych lat, a także na to, żeby przekazać im jak najwięcej ze swojego doświadczenia życiowego, które jest nieocenione. Nowości i nowinki, czyli żeby się nie obawiać nowości komputerów, internetów, kart kredytowych i innych nowości. Wszystko jest do opanowania, tylko trzeba wziąć byka za rogi i spróbować się dowiedzieć jak najwięcej, żeby umieć się w tym poruszać. Odwagi bycia sobą i wyrażenia swoich potrzeb, swojego zdania, czyli nie patrzenie się na innych, tylko realizowanie swoich celów i swoich zadań. Być asertywnym, czyli mówić o tym, co ja bym chciał, a nie to, co inni by chcieli, żebym ja zrobił. Śmiech to zdrowie, czyli trzeba dostrzegać zabawne sytuacje, często śmiać się i także ze swoich gaf i pomyłek, bo nie warto się kłócić i zamartwiać. I ćwiczenia fizyczne, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Taką sobie aktywność fizyczną znaleźć, która odpowiada, sprawia przyjemność i pozwala na to, żeby być zdrowszym i szczęśliwszym. Dziękuję.